A gościem Radia Zet jest był piłkarz, obrońca, członek klubu wybitnego reprezentanta, Tomasz Kłos. Dzień dobry, panie Tomaszu. Witam, jest dzień dobry. Jest pan cały po tej nawałnicy w Warszawie? Tak, oczywiście akurat teraz jest już lepsza pogoda, rozjaśnia się, także miłe popołudnie. No to dobrze, to o pogodzie tyle, a teraz do konkretów. No i co? No i Klops, nie? Tak, no i niemiło, niemiło się zrobiło po wczorajszym meczu, ale no, trzeba powiedzieć, że sami jesteśmy sobie winni, bo widać było, że w tych mistrzostwach nie za bardzo odpaliliśmy to, począwszy od pierwszego meczu, później troszeczkę takie, można powiedzieć, taka przykryta mgłą mecz z Hiszpanami, bo no, graliśmy nieźle, ale tak naprawdę do samego końca nie wiedzieliśmy, na co nas stać. No i finałowy mecz wczorajszy, przegrany 3-2, no ale mnóstwo rzeczy należałoby powiedzieć, należałoby poprawić, ale też nie chodzi o to do końca, żeby się pastwić nad zawodnikami, nad wszystkimi. Dlatego przypomnę, że dzisiaj gościem Radia Zetu Beaty Lubeckiej był Władysław Żmuda, były trener, reprezentant Polski. Ocenił występ Polaków na Euro na słabą trójkę. Jaką ocenę pan wystawia? No, na słabą, na bardzo słabą, bo powiem tak, duże nadzieje, dużo się mówiło o jak zwykle przed wielką imprezą, że pierwszy mecz to musimy wygrać, że następny mecz będzie bardzo ciężki, no i trzeci w końcu z tymi solidnymi Szwedami będziemy, dobrze zagramy. Niestety piłka, to co się mówi, jest jedno, a murawa weryfikuje wszystko. Piłka jest tak dyscypliną zespołową, ale jednocześnie brutalną, że wchodzisz na boisko i liczy się drużyna, nie liczą się indywidualności, chociaż w naszym przypadku tą indywidualnością był Robert Lewandowski, gdzie no pokazał, że w końcu na dużej imprezie no odpalił, ale sam Robert Lewandowski to jest troszeczkę za mało. My dzisiaj, tak patrząc na mecze, na drużynę naszą, mamy czterech do sześciu zawodników, którzy gwarantują jakiś poziom, gdzie możemy spokojnie grać o jakieś wysokie cele, ale pamiętajmy, że gra 11 zawodników, a w dzisiejszych czasach jeszcze ważniejsza jest ta ławka rezerwowych, bo oni niejednokrotnie, wchodząc na boisko, zmieniają oblicze meczu, decydują o wyniku meczu i tak naprawdę dzisiaj nie patrzy się, kto gra w 11, tylko patrzysz, jaką masz szeroką kadrę i jaką wymienność na dane pozycje. Dobrze, to do tej kadry za chwileczkę wrócimy, do tych najlepszych zawodników, ale wcześniej rzecz, o której mało kto mówi. 0 złotych, tyle premii dostaną piłkarze za Euro 2020. Słusznie? Słusznie, jakieś tam premie były ustalone przed wyjazdem na Euro między zawodnikami, czyli Radą Drużyny a prezesem Bońkiem. Tak samo było odnośnie eliminacji. Za eliminację nic nie było płacone. Jest awans, są pieniądze, nie ma awansu, nie ma pieniędzy. Prosta i rzeczowa rozmowa, rzeczowe dogadanie. Jeden punkt to jest bardzo, bardzo mało, bo drużyny, które teoretycznie od Polaków powinny być słabsze, grają dalej. Wspomniał pan o tym, że Robert Lewandowski to zdecydowanie za mało. Padł taki pomysł, że może fajnie, gdybyśmy mieli 11 Lewandowskich, no ale kto by wtedy bronił? I czy faktycznie pan jako obrońca może tutaj powiedzieć najwięcej? Czy faktycznie największą winę ponosi nasza obrona? Bo o tym się mówi najwięcej. Obrona. Przede wszystkim gra obronna, ale gra obronna to nie możemy dzisiaj patrzeć tylko w kontekście zawodników, którzy są w tej linii obrony. Przede wszystkim trener Sousa, przychodząc i obejmując stary trenera reprezentacji, miał jakieś założenia, miał jakiś plan. Dla mnie rzeczą normalną i chyba nawet dla ików piłkarskich jest to, że drużyna buduje się od fundamentu. Tym fundamentem jest gra obronna. Jeżeli nie mamy dobrego fundamentu, to dom się chwieje, gdzieś tam mury zaczynają pękać, a na samym końcu to się burzy. I to było bardzo, bardzo dobrze pokazane w dotychczasowych meczach, gdzie nie graliśmy w żadnym meczu taką samą linią obrony. Pamiętajmy, że w pierwszym meczu z Węgrami
Kamil Glik został posadzony na ławkę rezerwowych. Nie wiem, czy to niedoinformowanie trenera, czy zmiana koncepcji gry poprzez pozbycie się naszego najlepszego stopera, przy którym grający inni obrońcy podnoszą się do góry i się rozwijają. Bo tak trzeba sobie to powiedzieć, że bez Kamila Glika no nie chciałbym, żeby te mecze się rozpoczynały od początku Euro, bo wtedy by mogła być naprawdę tragedia. Ale na chwilę przed rozpoczęciem Euro powiedział pan, że powołania Paulo Sousy na Euro są dziwne. Że trenera tak. rozliczymy po turnieju. No już słyszę, że pomału pan go rozlicza. Ale no skoro są to dziwne powołania, to kogo powinien powołać? No na przykład nie ma tutaj Szymańskiego, który myślę, że tutaj by był bardzo, bardzo dużym wzmocnieniem. Oczywiście trener Sousa powoływał zawodników i dopasowywał sobie do koncepcji, do danego przeciwnika, jak uważał. Tylko dzisiaj, jak tak byśmy spojrzeli na to, co osiągnę inaczej, zadaniowo, co dani zawodnicy desygnowani do gry przez trenera Sousę zrobili w tych trzech meczach, no to te oceny muszą być mierne, a chyba takim troszeczkę zachowaniem desperackim były zmiany w ostatnim meczu ze Szwedami, gdzie na lewą stronę Przemka Frankowskiego wpuszczono, później na prawą Przemka Płachetę. No, czy nie lepiej by było Franka na prawą stronę, a Kamila Łyźwiaka na lewą? No ale zdjęcie Tymka Puchacza. No, przecież pewnych rzeczy, jeżeli zawodnik nie ma predyspozycji do grania na wahadle, w sensie w Euro, w dużej imprezie, bo to jest odpowiedzialność, to jest zdyscyplinowanie i to są jakieś takie mechanizmy wzięte z klubu, a niekoniecznie wdrażane w reprezentacji, to ciężko później nawet takiego zawodnika oceniać, bo robi się to jemu krzywdę. No, wystawienie w meczu, to jest taki mały przykład, wystawienie w pierwszym meczu za kadencji Sousy z Węgrami Helika. Przecież po 45 minutach go zdejmuje, w następnym meczu trybuna i z Anglikami 45 minut zmiana. On robi krzywdę w tym momencie temu zawodnikowi. Oczywiście dostaje szansę, chciał coś przebudować, ale przebudowuje się drużynę nie przychodząc i podstawowych graczy sadzając na ławce, tylko to potrzeba troszeczkę czasu, trzeba wprowadzać tych młodszych zawodników. W Radiu Z, jak państwo słyszycie, trwa rozliczanie trenera Paulo Sousy przez Tomasza Kłosa. I tutaj musimy zakończyć tę część radiową, ale zostajemy na Radio Z.pl i na Facebooku. Za chwileczkę będziemy szukać dalej winnych. No dobrze, to poszukajmy tych winnych. Czy zmiana selekcjonera nie nastąpiła za późno, bo to też wielu pyta. A może powinien odpowiedzieć za taki stan prezes PZPN-u Zbigniew Boniek? Czy dzisiaj Zbyszek o 11:30 była konferencja, na której się pojawił, już wczoraj zapowiedział swoją obecność. Trzeba powiedzieć, jak to Zbyszek stawił klatę złu i gdzieś tam słabej grze naszej reprezentacji na Euro, nie owijał w bawełnę, mówił też, że słabo zagraliśmy. No ale co do Sousy, troszeczkę inne ma zdanie. Ja mam też troszeczkę inne zdanie. Każdy ma z nas prawo. On wybierał jednoosobowo trenera. Każdy chyba zdziwiony był, że akurat to było w takim momencie, bo jeżeli trzeba było zmienić trenera, to rok temu, a nie podpisano z Jurkiem Brzęczkiem rok przedłużenie, on swoje wypełnił. Ja nie mówię, czy to dobrze, czy źle, że zmienił trenera, ale mówię, że to nie był na pewno ten moment, który powinniśmy trenera zmieniać. Dzisiaj równie dobrze się by określił, że były jakieś nieporozumienia sportowe i gdzieś tam jakieś inne na linii Zbyszek Boniek, Jurek Brzęczek i to było powodem tego, że musiał podjąć taką decyzję.
Chociaż podkreśla się, że z Jurkiem Brzęczkiem no, trochę nie po tej samej drodze szli z Robertem Lewandowskim. To już też rozważano i taka wersja także się pojawiła. No właśnie, jak już jesteśmy przy Robercie Lewandowskim, umówmy się, Lewandowski, Zieliński, Kozłowski, Glik, oni w jakiś sposób się wybijali w trakcie tego Euro. A kto zagrał najgorzej w tych trzech spotkaniach, pana zdaniem? Znaczy tutaj co do Kozłowskiego, to bym tak odważnej tezy nie stawiał. Oczywiście pokazał się w meczu z Hiszpanami, no ale to jest tam ta końcówka i to troszeczkę jeszcze, żeby mówić o nim jak o Robercie, o Gliku i Zielińskim, to troszeczkę za wcześnie, aczkolwiek no cieszymy się, że wprowadzał, starał się wprowadzać Lensousa, młodych zawodników i tutaj bez respektu dla Hiszpanów dobrą zmianę dał z Hiszpanami i na tym poprzestajmy. Kto pozawodził? Oczekiwałem dużo więcej od Piotra Zielińskiego. Jeszcze raz będę to powtarzał. Chłopak, który ma niesamowity potencjał. Kolejne mistrzostwa, kolejna duża impreza, gdzie brakowało mi jakości i takiego Piotra, który po prostu by pokazał swoje ja. Bo pamiętajmy, Robert Lewandowski, wiadomo, zdany na siebie z przodu, ale w meczu z Hiszpanią było widać, gdzie właśnie Zielu, gdzie tam był Moder, gdzie był Jóźwiak, zawodników, którzy gdzieś tam go wspomagali. I to się od razu czuje. Robert, jak to czuje, mógł się skoncentrować na sytuacjach bramkowych, na tym, co od niego się wymaga, czyli strzelania bramek. To jest jasne, ale czy nie jest tak, bo no właśnie wszyscy zachwycamy się Piotrem Zielińskim, który gra we Włoszech. W klubie, tak. I wszyscy podkreślamy, że jest wybitnym zawodnikiem na swojej pozycji. W momencie, kiedy przychodzi grać mu w kadrze, to coś zawodzi. Pytanie, czy to jest głowa, czy to jest brak wsparcia, czy też brak ogrania się z zawodnikami z kadry? Ja myślę, że to głowa bardziej jest jednak w przypadku Piotra, bo brak wsparcia. Jakie ma wsparcie w postaci Roberta Lewandowskiego, a Robert chciałby mieć wsparcie u Piotra. Jest Klich, jest Krycha, tylko pamiętajmy, ci zawodnicy są groźni, jeżeli są na wyżynie swoich umiejętności. Tak no, było w 2014 roku. Krycha albo jest, albo go nie ma, bo może zgarnąć dwie żółte w jednym meczu. No tak, no, ale tutaj trzy mecze, trzy żółte. To jest prawda, no taki jest niestety ryzyko szóstki, a w tym przypadku no gdzieś tam Grzegorza, no tu się gra na ryzyku, pamiętamy, że pierwsza kartka faul taktyczny, a tutaj na przykład w meczu ze Szwedami brakowało mi tego, żeby Przemek Frankowski też złapał zawodnika, który szedł z kontrą i może by nie było drugiej bramki, ale powiedzmy sobie szczerze, brakuje przede wszystkim mi. Brakuje tego, że trener Sousa przez taki długi okres nie wyciągnął z tych piłkarzy tego, co mają najlepsze, ich atutów, bo dla mnie każdy z tych zawodników, albo w większości, może nie każdy, w większości 90% grał na 70-80% swoich możliwości, a te 20 gdzieś tam były zaszufladkowane. A jestem przekonany, żeby na te 90-95% zawodnicy się wznieśli, dzisiaj byśmy patrzyli, kogo mamy następnego rywala. Na chwilę przed mistrzostwami był pan zdania, że polska reprezentacja z 2016 roku, gdzie wyszliśmy z grupy, ten pamiętny mecz później z Portugalią, że ona była lepsza. Ja też tak uważam. A warto podkreślić, że po 5 latach ci najlepsi, no to trochę właśnie skład z 2016, to jest 5 lat dalej, ale oni są już po 30. No i gdzie te nasze młode talenty, które powinny przejmować teraz schedę? No tutaj to jest kolejny znak zapytania, bo tak naprawdę dużo zawodników zbliża się do takiego wieku, oczywiście nie zaglądając w metrykę, bo jeżeli popatrzymy na dwójkę stoperów włoskich, Chiellini, Bonucci, no to 34 i odpowiednio 37, no to chciałoby się mieć takich zawodników i chciałoby się, żeby w takim zdrowiu do tego wieku jeszcze reprezentowali nasze barwy. No trzeba będzie poczekać. Ja powiem szczerze, że z niepokojem patrzę na te eliminacje do Mistrzostw Świata w Katarze, bo tutaj po tych, jeżeli awansujemy, to po tych mistrzostwach, no dla niektórych to może być ostatni wielki turniej, a jeżeli
nie wiem, czy to w 2022, 2024, bo też nieuchronnie zbliża się ten czas, że w końcu Robert przemyśli wszystko i powie, pas, grałem 12 czy 10 lat na najwyższym poziomie w klubie, ale oprócz tego ponad 100 występów w reprezentacji, 60 czy tam ile bramek, i to się okaże, że Robert powie, panowie, ja swoje zrobiłem, teraz troszeczkę muszę w innym kontekście spoglądać. I co wtedy? I co wtedy? Pamiętajmy, zobaczmy sobie ostatnie turnieje. Dwa eliminacje, 2-16, 2-18 i teraz. Przecież tam powtarzalność Roberta w strzelaniu bramek jest taka, takim normalnie, że automatyzmem, przyzwyczajeniem, jak Bayern zdobywa mistrzostwo w Niemczech. I teraz weźmy sobie, pomyślmy, że w każdych eliminacjach bez Roberta mamy minus 12 bramek strzelonych, które on strzela, wkłady w drużynę, plus gdzieś tam asysty. I teraz kogo widzimy jako takiego zawodnika, taką osobowość następnie? Nie mamy. A tutaj może i ktoś mi tam zarzuci, że za dużo chwalę, za dużo mówię o Robercie, no ale akurat to jest takie dobro narodowe, że warto jego chwalić i mam nadzieję, że zawodnicy, którzy występują z Robertem w reprezentacji, nie będą gdzieś tam obrażeni, że gdzieś tam ich się nie za bardzo docenia i mówi się o Robercie, bo ja wiem, że to już jest taka monotonia, tylko Robert, 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 a oni są mało doceniani. Nie, każdy ich docenia, ale w odpowiednim momencie. To jest oczywiste, bo trudno będzie powtórzyć taki talent jak Robert Lewandowski w Polsce, czy Cristiano Ronaldo w Portugalii, czy Leo Messi w Argentynie i tak dalej, i tak dalej. To są wybitne osobowości piłkarskie. I długo będzie nam czekać pewnie, zanim pojawi się kolejny tak wielki talent. Natomiast a sam Lewandowski nie owijał w bawełnę po meczu ze Szwecją i powiedział, że zabrakło nam umiejętności. Wziął oczywiście winę na cały zespół, nie pomijając siebie. Tylko gdzie i kiedy się ich nauczyć? Bo jako zespół Polski tutaj myślę, bo przecież te indywidualności, o których pan dzisiaj wspominał, mamy. Mamy tę piątkę, szóstkę takich naprawdę wybitnych zawodników. Być może trzeba więcej nam zgrupowań. Zgrupowań, ale to pamiętajmy, że to są ograniczenia UEFA-owskie, gdzieś tam terminy, które są na mecze eliminacyjne, są z góry określone terminowością, a pamiętajmy, że w klubach dzisiaj jest taki natłok meczów, że no, kluby nie zgadzają się na to, żeby w nieterminach UEFA gdzieś tam puszczać zawodników na zgrupowania, bo pamiętajmy, kontuzjogenność, oprócz tego duże pieniądze dla zawodników, duże pieniądze pensji zawodników, no i brak albo niedyspozycja takiego Lewandowskiego Roberta, na przykład w meczach Bayernu, jest nie do zastąpienia. I powiedzmy sobie szczerze, no nie dziwię się, że włodarze klubu, jak Robert gdzieś tam ma nawet w jakimś meczu sparingowym zagrać i istnieje jakiekolwiek ryzyko kontuzji, ewentualnie tego, że Robert może być niedysponowany po przyjeździe do klubu, to oni od razu mówią, że ich nie interesuje to, żeby Robert grał w reprezentacji i dają ku temu wyraz, oczywiście rozmawiając pewnie i z trenerem, i z prezesem PZPN-u. Czyli trochę jako kadra jesteśmy skazani na takie próby na otwartym organizmie. To jest prawda, ale to nie tylko dotyczy akurat Polaków. To wszędzie się tak dzieje, wszędzie będzie się tak działo. No tutaj w tym momencie za duże pieniądze wchodzą do piłki, za dużo kluby poprzez jeszcze pandemię ucierpiały na tym, by móc sobie pozwolić na to, aby ryzykować swoimi najlepszymi zawodnikami w kontekście reprezentacji. No dobrze, no Polski już nie ma na tych mistrzostwach Europy. Do tego akurat, jeśli chodzi o wielkie turnieje, się przyzwyczailiśmy. Ale kto pana zdaniem wygra Euro? Nie wiem, kto wygra, ale największe wrażenie w tej chwili zrobiła na mnie drużyna włoska. Nie ma co tutaj gdzieś tam mówić, ukrywać. No Włosi są po prostu nie do zatrzymania. Pamiętam pierwszy mecz Polaków za trenera Brzęczka. To była Liga Narodów w Bolonii. Byłem na tym meczu, widziałem, jak w bólach zaczęła się budować i rodzić reprezentacja Włoch za trenera Manciniego. Pamiętam, jak tam my zagraliśmy naprawdę niezły mecz w Bolonii. Po remisie 1-1 wróciliśmy pełni nadziei na następne mecze w tejże lidze. A Włosi
powoli, 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 stopniowo pchali się do góry. Pan, że nie wspomnę o tym, że w 2018 roku nie pojechali na Mistrzostwa Świata, bo nie awansowali. Tam już szukano następcę Manciniego, był Massimo Allegri jednym z kandydatów, ale jego nie interesuje reprezentacja i postanowiono, okej, budujesz dalej drużynę, dostajesz czas. Okazuje się, że po tych 3 latach od objęcia tej funkcji Włosi funkcjonują jak maszyna. Oni w tym roku nie przegrali meczu, stracili 0 bramek, a w tych mistrzostwach strzelili 8. W tym roku nie stracili żadnej bramki. I patrząc, kto w tej drużynie gra, już wspomniałem o stoperach, Chiellini, Bonucci 34-37 lat, ale linia pomocy, linia napadu. Kiedyś Włosi to tak, Juventus, Inter, AC Milan i tak naprawdę może ktoś tam z Napoli to wszystko. Dzisiaj to jest tak fajnie wyselekcjonowane, rozproszone po wszystkich klubach. 3 zawodników jest z Sassuolo, są zawodniki z Fiorentiny. No i każdy gdzieś tam widzi, upatruje swoją szansę, a dając szansę tym zawodnikom wzmaga jeszcze większą rywalizację wśród tych zawodników, a później patrzymy w ostatnim meczu, to chyba, jeśli się nie mylę, Włosi grali ze Szwajcarami. W ostatnim meczu wygrywając 2-0, to już praktycznie tam 5 chyba zawodników z ławki, o ile w tym wypadku można powiedzieć, że z ławki, weszli, zrobili swoje, zeszli, teraz ból głowy trenera Manciniego to jest, kogo ma wystawić, jak ma 24 zawodników mniej więcej na tym samym poziomie. To się nazywa klęska o urodzaju. Długo pan odpowiadał na pytanie, kto wygra Euro, ale pozwolę sobie jeszcze na sam koniec pobudzić pana takie małe, tak, pobudzić u pana takie małe wspomnienie. A z kim pan ma kontakt jeszcze z ekipy Jerzego Engela? Dudek, Iwan Hajto, Krzynówek, a może odwiedza pan Olisa Debę w Nigerii? Dzisiaj akurat rozmawiałem i widziałem się z Piotrem Świeczewskim, Jackiem Krzynówkiem, Jurek Dudek, Tomek Hajto, Adam Matysek, Marek Kuźmiński. Widziałem ostatnio na meczu Radka Kałużnego, Michał Żewłakow, Marcin Żewłakow. Ale nie myślał pan o tym, żeby wejść w deweloperkę razem z Emanuelem Olisa Debę w Nigerii? Nie, akurat chyba raczej do tego się nie nadaje, nigdy nie próbowałem, a ja i się przede wszystkim na tym nie znam. Jak się nie znam, no to bez sensu, żebym się w to w ogóle jakkolwiek angażował. Nie macie panowie kontaktu ze sobą? Nie, ale był jakiś, któregoś razu chyba w tamtym roku widziałem się z Emanuelem w Warszawie. Przejazdem chyba był. Przejazdem, dobrze. Bardzo panu serdecznie dziękuję za te porcje wiedzy na temat polskiej kadry. Niezmiennie będziemy trzymać kciuki. Przed nami eliminacje do Mistrzostw Świata w Katarze z trenerem Paulo Sousą. Miejmy nadzieję, że będzie pięknie. Tak, tego życzmy kadrze i no, jest troszeczkę czasu teraz na przemyślenia indywidualne też zawodników, ale myślę, że ten takie gorące głowy, które są teraz po tym meczu, bo to naprawdę ciężko się o tym mówi, nie dziwię się zawodnikom, że bardzo szybko dzisiaj powyjeżdżali do swoich domów, bo to jednak to ciśnienie, oczywiście to nie był taki balon jak na Mistrzostwach Świata w Rosji, ale to ciśnienie, ta odpowiedzialność gdzieś tam cały czas ich rozpiera i nie jest łatwo się z tym pogodzić. Tomasz Kłos, były reprezentant Polski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.